Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących, począwszy od początkujących aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl. W pierwszym serwisie telewizji Podhale. Lawinowe centrum treningowe otwarte. Wygrana Rabianek w kolejnym meczu siatkarskiej trzeciej ligi kobiet. Peregrynacja obrazu świętej rodziny w Ludźmierzu. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy wtorek, 2 lutego, Kazimiera Turkot. Zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości telewizji Podhale. W miniony weekend już kolejny raz otwarto lawinowe centrum treningowe na Kalatówkach. W ramach dni otwartych w siedzibie TPN-u odbyły się prelekcje na temat zagrożeń, jakie mogą nas spotkać na tatrzańskich szlakach. Dlaczego warto odwiedzić to miejsce i czego możemy się tam nauczyć? Marcin Szkodziński. Tragiczne wypadki, do jakich doszło na przełomie grudnia oraz stycznia, jak i wczorajsze lawiny, w których poszkodowani zostali turyści, pokazują, jak bardzo potrzebna jest edukacja turystów, którzy zamierzają wybrać się w Tatry. Jeżeli ktoś chce samodzielnie działać w terenie wysokogórskim, tam gdzie panuje zagrożenie lawinowego, no musi zdobyć pewne podstawowe informacje. To nie jest tak, że TOP TPN wyszkolą wszystkich, którzy chcą iść w góry, bo to jest nierealne. Mamy czasem 40 tysięcy ludzi jednocześnie wchodzi w góry. Ale tych szkoleń w różnej formie organizacyjnej jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że tutaj efekty są. Nasi turyści są coraz lepiej wyposażeni, coraz więcej wiedzą. Chodzi o nabycie tych podstawowych umiejętności zwiększających czy zmniejszających ryzyko wypadku. Wiedzę o zagrożeniach w Tatrach oraz o tym, jak ich uniknąć, możemy nabyć z wielu źródeł. Jednym z takich miejsc jest centrum lawinowe na Kalatówkach. Tam dzięki specjalnym urządzeniom możemy nauczyć się lokalizacji zasypanych osób. Centrum lawinowe na Kalatówkach chcemy, by było otwarte codziennie, gdy zalega śnieg. Ta pokrywa śniegu jest warunkiem, żeby można było trenować w centrum. Jak tylko spadnie trochę śniegu, uruchomimy je i wtedy codziennie można przychodzić i trenować. W weekendy są osoby przeszkolone, jest przewodnik przeszkolony, który pokaże, jak działa centrum, który udostępni sprzęt lawinowy, czyli detektor i sondę. Łopatki nie trzeba, ale detektor, sonda są niezbędne, żeby przeprowadzić trening, żeby się uczyć takich symulowanych akcji ratowniczych. W szkolenia turystów włączył się także Tatrzański Park Narodowy. W ramach dni otwartych lawinowego centrum treningowego w siedzibie TPN-u odbyły się specjalne prelekcje o zimowych zagrożeniach na tatrzańskich szlakach. Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu lawin. To jest bardzo szeroki temat, czyli zarówno takie zagadnienia jak ocena ryzyka, czyli podejmowanie decyzji, czy w danych warunkach iść w dany teren, czy
odpuścić wycieczkę, jak również już potem sytuacja, kiedy niestety ta lawina się wydarzyła, kiedy albo my, albo ktoś w okolicy jest w lawinie, żebyśmy potrafili szybko, sprawnie pomóc takiej osobie, bo wtedy liczy się czas. Zanim pojawią się ratownicy, często inni turyści mogą udzielić takiej pomocy, więc jest to niezwykle istotne, żeby każdy wiedział, jak się w takiej sytuacji zachować. Mimo iż tegoroczna zima jest skąpa w opady śniegu, to powyżej 1700 metrów w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana z podłożem, a jej dodatkowe obciążenie, zwłaszcza na stromych stokach, może spowodować wyzwolenie lawiny. Czas na sport. 3 cenne punkty wylądowały na koncie drużyny SMS Aktywni Raba Wyżna po sobotnim meczu z Kampusem Wielickim. Dopingowane przez kibiców siatkarki zwyciężyły z obecnym wiceliderem grupy. W tabeli jest bardzo ciasno, a walka o miejsca będzie toczyła się do samego końca. Więcej o tym, co działo się na hali sportowej w Rabie Wyżnej, Michał Palut. Zespół Ryszarda Szawernogi zaliczył kolejne zwycięstwo w rewanżowym meczu siatkarskiej Ligi Kobiet. Chociaż w pierwszym meczu z Kampusem Wielicki Rabianki przegrały 3-0, w sobotę sytuacja całkowicie się odwróciła i cenne 3 punkty powędrowały do drużyny SMS Aktywni. Dziękuję przede wszystkim, bardzo ważne punkty dla nas. Zespołem z Wieliczki, który jest obecnym wiceliderem naszej grupy, przystąpiły dzisiaj troszkę osłabione, bo tam brakowało 3 dziewczyn z podstawowego składu. Ale to też nie zadecydowało tylko to, bo my dzisiaj na szczęście w końcu pełny skład, 10 dziewczyn tyle ma dysponuje, więc jest radość. Udało się też w większości pograć. Co zadecydowało? No zagrywka zadecydowała przede wszystkim. No to jest na tym poziomie klucz do zwycięstwa. Widać było, jeżeli nas troszeczkę przycisnęła Wieliczka, mieliśmy duże problemy. Ale jeżeli już było u nas lepsze przyjęcie, mogliśmy zaprezentować swoją fajną grę na siatce. A jeżeli my je odrzuciliśmy od tej siatki, no to było widać, że fajnie sobie radzimy w bloku. Kontra też potrafimy zagrać. W meczu nie zabrakło efektywnych akcji zarówno w ataku, jak i w obronie w wykonaniu obu drużyn. Żadnego punktu z Raby Wyżnej nie przywiozły do Wieliczki zawodniki Kampusu. Znaczy u nas w zespole jest w tym momencie brakowało 3 dziewczyn z pierwszej szóstki i 4 dziewcząt. 3 są na studniówce, a jedna ma kolano zerwane, problem z kolanem. Więc w stosunku do ubiegłego meczu skład został diametralnie zmieniony. Graliśmy rocznikiem 98 i 99. Po waszej stronie było widać doświadczenie. Poza tym zespół z Raby zagrał w tym meczu bardzo ładnie, konsekwentnie. Szukał mojej małej na bloku, szukał środka, gdzie ktoś był słabszy. No i po prostu byliście lepsi. Akurat, tak jak powiedziałem, to są młode dziewczyny i próbujemy się przygotować do finałów województwa w juniorkach. I trzecią ligę traktowaliśmy tylko i wyłącznie jako przetarcie i możliwość grania z mocnymi zespołami w celu przygotowania się do rozgrywek juniorek. Potencjał mieliśmy, mamy dość w miarę, aczkolwiek jedna podstawowa skrzydłowa nam złapała kontuzję i chcielibyśmy w juniorkach się przebić do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. To jest taki plan. Jeśli chodzi o rozgrywki seniorskie, traktujemy je jako ogranie grupy młodzieżowej, która bawi się w tych rozgrywkach. Wygrana z wiceliderem tabeli to duży sukces dla Rabianek, które do sobotniego meczu znajdowały się na 6. miejscu. Znaczy jest tak, że my potrafimy wygrywać z lepszymi od siebie, a przegrywamy z tymi, którzy są za nami. Na pewno nas to też zmotywowało, żeby pokonać wicelidera. Udało się w 3 setach, więc jesteśmy bardzo zmotywowane do dalszych wygranych. Przed sezonem nie sądziliśmy, że będziemy odnosić aż takie wyniki, ponieważ trzecia liga to już jest bardzo wysoki poziom. Chcemy grać swoje, jeżeli się uda, to wygrywać. Będziemy zbierać punkty, ponieważ w tabeli jest bardzo ciasno i jeżeli nam się uda skończyć na jak najwyższej pozycji, to będziemy bardzo szczęśliwi, ponieważ nie zakładaliśmy tego przed sezonem. Walka o miejsca w tabeli będzie toczyła się do samego końca. Jak na razie na pierwszym miejscu niepokonana do tej pory drużyna STS Sandecja Nowy Sącz. W najbliższą sobotę zawodniczki SMS Aktywni Raba Wyżna po raz kolejny podejmą na swoim parkiecie bardziej doświadczone rywalki. Tym razem spotkają się z drużyną Salosu Staniątki. Mecz odbędzie się na hali sportowej w Rabie Wyżnej o godzinie 17. W niedzielę w Sanktuarium Maryjnym w Ludźmierzu odbyło się przyjęcie obrazu Świętej Rodziny przedstawiającego Maryję i Józefa wraz z Dzieciątkiem. Obraz ten został pobłogosławiony przez papieża Franciszka. Podczas peregrynacji ksiądz proboszcz Jerzy Filek przybliżył zgromadzonym temat rodziny,
Arkadiusz Puchlerz. W czasie porannej mszy rycerze Kolumba wnieśli święty obraz rodziny z Nazaretu do ludźmierskiej bazyliki i zostawiają go tam na cały tydzień. Jest możliwość przyjścia do świątyni i przyjrzenia się nowobłogosławionemu dziełu. Zakon rycerzy Kolumba powstał ponad 125 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Powstał z inicjatywy księdza ojca McGivney'a. Celem założenia zakonu rycerzy Kolumba było przede wszystkim doświadczenie własnej pomocy braterskiej wśród członków rycerzy. Z czasem przerodziło się to, oprócz świadczenia pomocy wzajemnej, przerodziło się to w działalność charytatywną. Obraz został poświęcony przez papieża w czerwcu ubiegłego roku i przybył do Ludźmierza prosto z Krakowa. Jest kopią akwaforty wykonanej przez Giovanniego Balestrę na podstawie obrazu 17-wiecznego dzieła Giovanniego Battisty Salvi da Sassoferrato. Oryginalna akwaforta znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie. Teraz obraz peregrynuje wszędzie tam, gdzie są stałe rady rycerzy Kolumba, a więc w tym czasie od 31 stycznia do 6 lutego w tym tygodniu trafił no, dzięki naszej posłudze do Ludźmierza, gdzie właśnie w Ludźmierzu istnieje pierwsza w Polsce Rada Rycerzy Kolumba. Uroczystość zainspirowała księdza Jerzego Fileka do podjęcia tematu rodziny. Przytoczył on historię pewnego małżeństwa, będącego razem 38 lat. Z każdym rokiem bardziej kocham swoją żonę. Moje uczucie dojrzewa, więcej jest w nim głębi, zrozumienia i radości. A ona dopowiedziała, teraz kocha się inaczej. Czas weryfikuje naszą wiarę, naszą miłość, bo przeżyliśmy razem dużo chorób, bo pożegnaliśmy naszych rodziców i bliskich. Przekazania dokonał kustosz regionalny Paweł Piętrzak. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Ludźmierza i okolic. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz polubienia nas na Facebooku. Życzę dobrej nocy. Największe atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, Park Miniatur oraz Park Linowy w Niedzicy. Wodne atrakcje Terem Gorący Potok w Szaflarach. Park rozrywki Rapkoland w Rabce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac Ewry 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl.